Heja ludzie i ludziska, z tej strony Recek witam was w grze pod tytułem Baby Blues, która z kolei wita nas głośnymi i teoretycznie niepokojącymi odgłosami. Ale czy będą one prawdą, czy to naprawdę będzie taka straszna gra? Bo to wiecie, no niby horror z jednej strony, ale z drugiej strony to jest indie horror, także wszystko może się wydarzyć. A biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że ja no niespecjalnie przypadam za dziećmi, w ogóle nawet nie lubię ich, to... W sumie może nie wiem, co będzie większym horrorem. To, że gramy dzieckiem, czy może to, że to jest horror, czy może... Nie wiem, czy cokolwiek innego jeszcze tutaj się ogarnie tutaj jakiegoś takiegoś... Jakiegokolwiegoś... Tylko najpierw niech się nam ta gra załaduje. Chcę przeżyć ten koszmar. Nie, serio, chcę przeżyć ten koszmar! Tak słyszą dzieci? Bo jeśli tak, to teraz już rozumiem, dlaczego nie pamiętam totalnie pierwszych 5 lat mojego życia. Dobra, 3 co najmniej. 5 to może przesadziłem, ale 3 na pewno. Baby Blues. No to zobaczymy, co nam Baby Blues zaoferuje. Swoją drogą, to ja już chyba kiedyś gdzieś tą nazwę słyszałem. Nie wiem, czy to był jakiś, nie wiem... film, czy może jakiś utwór muzyczny? Potrzebujesz 9 miśków. Znowu slenderowe coś? Tylko tym razem nie zbieramy kartek, tylko miśki i... What the fuck? What? What? Ej! Młody! Ja rozumiem, że ty masz dopiero, nie wiem, tam 1,5 roku i że dopiero co umiesz, nauczyłeś się chodzić, ale... No bez jaj... coś tam było? Jakaś interakcja, czy coś? Nie no, ale rozumiem, że masz dopiero 1,5 roku, ale... Chyba nie jesteś aż taki gruby! A, dobra. Już chyba rozumiem, po co nam ta skrzynka tutaj, żeby ją przesunąć. Tylko... Nie skop tego, nie skop tego, nie skop tego! Aha, dobra, fajnie. Wchodzę jeszcze w skrzynię. Spoci! Tylko przesuń ją jakoś. Jakoś ją przesuń. Ej, nie myślisz, że właśnie sobie skopałem grę. O, come on! Wow, 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 wow! Co ta skrzynia? O, dobra. Już gdzieś idziemy. Niekoniecznie tam, gdzie bym chciał iść, ale... Ale hej! Idę, czyż nie? No. No, koniec, nie blokuj mnie! Ty pieprzony zdrajco. Ty nie chcesz normalnie, żebym tutaj zrobił jakikolwiek progres. Ja to już widzę po tobie, już czuję to po twoich myślach, po twoich zamiarach. A, to jest bidon jakiś. Myślałem, że to normalna, legitna butelka dla dziecka. Żeby, wiecie, piło mleko i te sprawy. Cyk, cyk, cyk. Boże. Odcinek z przesuwania skrzynki. Fascynujące! Co to tam nie blokuje? Co to mnie tam blokuje? Ja się kulturalnie pytam was, wspólnicy. Ej. Czemu to się przekrzywiło? Tak, fajnie, wiem, że potrzebuję 9 teddych. Potrzebuję tych 9 misiaków, tylko najpierw, żeby zdobyć te misiaki, to najpierw muszę przesunąć tę skrzynię. A może nie muszę? Może nie muszę? Może tylko tak przesunąć tę skrzynię dla Beki? Bo nie wiem, co robić. Bo nie mam pojęcia, jak się stąd wydostać. Dobra, mały. Chyba powinno być... What? Okej? Okay? Jakaś dziwna rączka się pojawiła i... Aaaa! Czyli tak jak podejrzewałem, to przesuwam tylko tak dla hecy tą skrzynkę całą. Fajnie! Naprawdę! Dzięki, gro! Dobra, chodź, 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 tu, 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 tu. Pozwól mi skrzynko wyjść. O, proszę bardzo. A! Obstawiasz krabie, że masz naprawdę wielkie ręce. Ale takie naprawdę fest duże. Ej, wait a second. Bo ja tu chyba czegoś nie kumam.
To jakaś kwestia pola widzenia, czy coś? Okej. Dobra, Teddy, jesteś tu? Podew mamy płać! Ja pierdzielę. To jest pewnie bardziej creepy niż sama gra. Takie jęki. Chciałem to zrobić, także dziękuję. Nieznana istota, która... Gdybym miał 3 lata, to będę jednak sam właśnie zareagował, właśnie tak jak teraz. Magia wciskania... A czekajcie, mogę zajrzeć do tego kibla? Hej, mam tylko 3... Mam tylko 1,5 roku, mam tylko... Dobra, nie wiem ile mam, ale w każdym bądź razie obstawiam, że mam mniej więcej jak 3 lata. Mogę to? Okej? Okay. Chciałem otworzyć to, ale otworzyłem drzwi, do której mi stałem totalnie tyłem. Co to tam za ręka jest? Nie wiem czemu, ale mi się to... Co to tam dynda? Może nie pójdę jeszcze tego... obadać? Nie, może jak za dużo tak ryczę, to może... Łód? Coś czuję, że nie znajdę ani jednego miśka. A! Potrzebuję pewnie klucza albo czegoś, albo miśka. Wow, legit. Otwieranie drzwi misiem. Może tutaj ci miszka rano zobaczę? Nie, nie zobaczę cię tutaj. Okej. Okay. Obstawiam, że pewnie wszystko pomijam póki co. Dobra, koleś chyba powinien stać tam. Ale nie stoi najwyraźniej. Well, well, well. Coś tu? Cokolwiek? Drzwi. Dobra, no... Wow! Jak śmiesz mnie tak zaskakiwać, pieprzony kartonie! Wal się! Wow, 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 wow! Kto to tak widział, żeby wyskakiwać tak na ludzi po prostu? Zacznij się na bobasy. O, klucz widzę przynajmniej. Washroom key. No chcę wziąć ten washroom key! We are near. Mogę coś, cokolwiek? Może będę tym spamował po prostu. To odpędzę wszelkie złe demony. Wow! To na takiej zasadzie? To tak się zabawimy? Boję się! Mam klucz! No, fajnie. Ale miśka żadnego nie widzę. Gdzie są... Misie, goddammit! Gra mi wyraźnie powiedziała. Potrzebujesz 9 miśków. O, oh, fuck. Nos. Zresztą jak zwykle na nagraniach. Ej, tego wózka wielackiego tu chyba nie było. A, to jest chyba wózek inwalidzki bez tekstur. Nie! Jezus Maria, straszna twarzo. Ty straszna twarzo po prostu. Dobra, chyba musimy iść tutaj, nie mamy wyjścia. Może tutaj chociaż będzie misiek? Misiu? Media room. Jakiś jumpscare będzie na bank. Albo niepokojąca muzyczka. A żadnego miśka jeszcze nie znalazłem, żeby było fajnie. Jezu. Czego chce się zabijać niemowlaka? Kurde! Wypieprzeni psychole! Najlepsze jest to, że gra mi powiedziała, że potrzebuje 9 miszków, a tymczasem żadnego nie widzę. Nie wiem, jak one wyglądają dokładnie. Czyli nie ma nawet czego szukać!
Dzięki, gro, naprawdę! Tego mi było trzeba, no to mi się podoba! Coś tu? Cokolwiek? Pieprzone rachunki za prąd. Aha, kolejne drzwi, do których potrzebuję klucza. Fajnie! Cokolwiek? A, dobra, teraz jeszcze odkryłem, że mogę pikować po prostu. Aha. Nie, może się po prostu wrócimy do pokoju startowego, do punktu wyjścia? A żeby nie było, to ja tak cały czas ryczę. Spokojnie. Nic złego się nie dzieje. Dobra, cyku, cyku, cyk. Nie, może coś tutaj pominąłem w tym pokoju startowym? W sumie bym się nie zdziwił. A, fajnie! Pod Z mamy sterowanie. Shift, bieg. Okej? Mam mapę, mówicie? Mój pokój, pokój mamy. Łazienka, media room, washroom. Nie było mnie jeszcze w kuchni i w work office. Nie, w work office byłem. W kuchni mnie nie było. A objective? Dobra, czekajcie, gdzie jest O? Znajdź 9 miśków i wróć do pokoju. Wróć do swojego pokoju. Ale tych miśków nie ma! Nie ma tych miśków, Gron, nie rozumiesz? Ej, w ogóle teraz się właśnie kapnąłem, że ten karton. Że ten karton. Jaki karton? Goddammit, pudło zwyczajne, najlegitniejsze w świecie! For fuck's sake! Drzwi, otwórzcie się. A ty młody zarycz. No zarycz, no! Pozdro tak komatych. Hie, 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 hie. Taki śmieszek ze mnie. Że to pudło jest przezroczyste, to się kapnąłem. O, proszę bardzo. E? Krwawe ślady stóp. Tak, fajnie, wiem. To o niczym dobrym nie świadczy. Tylko... E? A. To po pierwsze tam stało. Ej, zaraz, zaraz. Wait a second. Czy to jest miś? Powiedzcie, że to jest miś. No nareszcie! Nareszcie! W końcu! Nie można tego było jakoś wyróżnić na tle reszty przedmiotów? Tylko znowu na zasadzie domyśl się? Ja pierdzielę jak z kobietą. Ostatnio trafiam na takie horrory, które są właśnie jak... Które właśnie są właśnie jak takie... Wow! Jak takie typowe kobiety. Ale, kochanie, dlaczego się do niej nie masz? Domyśl się! Ale, kochanie, ja przecież... Fuch! Ale, kochanie, skarbeńku przecież... Nie zrozumiałem, że robię w ogóle! Ale czemu? Domyśl się! I tak samo właśnie mam z horrorami. Że po prostu mam kraw chory na zasadzie domyśl się. A! What? Nagle jakiś student zaczął znajdować te miśki. Nie wiem, może jakiś game over albo coś? Coś mnie goni? Nie. Na bank jeszcze tutaj miśka ominąłem. Tak obstawiam. Coś tu? Wyskoczy mi? O. Trzeci teddy bear. Fajnie! Już jedna trzecia za nami. Po jakichś 10-15 minutach błądzenia. Nie wiem dokładnie ile, nie włączyłem stopera nawet. Dobra, może już skoczy na mnie coś, co tutaj zakończy moją grę? Zakończy żywot tego dzieciaka? Nie, żebym chciał jego śmierci albo coś, ale... Aha, okej. Okay. Tu na pewno też coś ominąłem. Tu Teddy się też na pewno znajdzie. No zamknij się drzwi. Dziękuję. Coś tu, coś tu. Konik na biegunach. Jak to mówiła znana piosenka. A może ja po prostu tak odstraszam właśnie tutaj te wszelkie zmory. Właśnie tym ciągłym krzykiem i płaczem. A? Mogę tu podejść? No, było! Było!
pies. Czwarty Teddy. Kurde, no to Teddy i Barry te miszki zostały w takich chamskich miejscach ukryte, że to jest ja pierdzielę normalnie. I teraz nagle jeszcze wszystkie odnajduję. Cud! Ludzie, cuda w tej budzie normalnie. A to znaczy, że w łazience też musi coś być ukryte. Halo? Halo? Dzień dobry. Jestem Bobasem. Czyli w kiblu też musi być misiek. Nie, w kiblu jakimś cudem miśka nie ma. Albo może jest. Albo jednak nie ma. A może umywalka? W sumie nie zdziwiłbym się, znając tę grę, że w umywalce jest właśnie Teddy. Ale w sumie nadal się zastanawiam, po co mi ma być to właśnie tutaj ten płacz ciągły. Mamę! Mamę, zrobiłem kupę! Wymień mi pieluchę! Mamę! Ja nie chcę brata ani siostry! Chcę mieć czystą pieluchę! Mamę! Mam dziwne wrażenie, że się wróciłem. Mapa? Mapełę? No, tak trochę. W ogóle ja to jestem zdziwiony, że ciecia jest świadomy, że ma napisane, że to jest jego pokój. To jest dopiero interesująca rzecz. Dobra, tu raczej się nie wrócimy na nic. Ja to w sumie się zastanawiam, czemu tych bestii nie przyciąga właśnie ten płacz, tylko właśnie je może odstraszać. Znaczy się, nie żebym wiedział, to są po prostu moje domysły. Na podstawie tego, że jeszcze nic specjalnego nie spotkałem, co by mnie ścigało. Coś mi mówi, że to jest chyba gra dla wytrwałych. Hej! Jakim cudem udało ci się odnaleźć 9 miszków, które zostały znalezione w tak niewidocznych miejscach, że po prostu normalny człowiek by się obstrał, zanim by tutaj się cokolwiek zreflektował i ogarnął. Tutaj mnie jeszcze generalnie nie było. I też się coś na bank stanie. Ewentualnie znajdę 6 Teddy'ego, albo 5. Okej, coś się dzieje. Coś, co mi się nie do końca podoba. Mogę już zginąć? Byłbym bardzo wdzięczny. Nic mnie nie goni dalej. W ogóle obadajmy sobie. W washroomie nie było miśka, living room... Znaleźliśmy miśka. Tutaj znaleźliśmy też miśka. Może w tym kartonie jest misiek? Teddy! Jesteśmy tutaj. Fajnie, że jesteście. W ogóle... Ile tu się nagrywa? Z 20 minut? 15? Bo raczej nie widzę tutaj nic, co by się tutaj miało konkretnego stać. Także nie, no ja po prostu zakończę ten odcinek, no kurde, no bo nic się nie dzieje, ani nic. I teraz pewnie mi skończy taki jumpscare, który sprawi, że się gra zakończy. Ale dobra, no nie będę już przedłużał patrzenia tego materiału, bo się nic nie dzieje, ani nic. Są tutaj jakieś tylko drobne przesłanki. Jeszcze ryknę dla pewności. Ale kurde, no... Tragedia! Tragedia po prostu! Coraz gorsze te horrory trafiam. Zastanawiam się, czy aby nie wstrzymać się na razie z tymi jednostrzałami do czasu, kiedy to... Kiedy to znajdę coś naprawdę porządnego. Także no co no. Dobra, jeszcze się ruszę dla pewności. Żeby mnie tutaj nic nie zaskoczyło. Dobra, no to w tym miejscu się żegnamy. Także no co, dziękuję za uwagę. To było Baby Blues, ja jestem Recek. Trzymajcie się. Zawiodłem się po prostu na tym horrorze. Czy naprawdę scena indie horror nie potrafi mnie już niczym zaskoczyć? Czy może amnezja mnie tak zniszczyła? Że już jestem odporny na wszelakie slenderopodobne gry. Dobra, nie będę przedłużał, także trzymajcie się i czołem!